Witamy piłkarze już na boisku i przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Mówi Dariusz Szpakowski. Ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Przed nami kolejna odsłona ligi weekendowej Mistrzostw FIFA Ultimate Team. Emocje szybują wysoko. Jacku, szykuje się świetny mecz. James. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Kevin De Bruyne. I po odbiorze strata piłki. Andrea Pirlo. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Doskonałe trafienie legendy Milanu i reprezentacji Włoch. Andrea Pirlo jak za starych, dobrych czasów. De Bruyne. Ciągle przy piłce De Bruyne. De Bruyne, to musi być bramka! I w ostatniej chwili uratował drużynę, po profesorsku się zachował. Rozpoczynają kontratak. Mbappé i przejmuje piłkę bez faulu. Dzisiaj zagra dokładnie 500. spotkanie w tym zespole. Powoli staje się on już klubową legendą. Teraz ma na koncie okrągłe 500 meczów i mamy nadzieję, że rozegra ich co najmniej drugie tyle. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Messi. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Świetny zwód, obrońca bezradny. Strata piłki. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Muszą spróbować jeszcze raz, z tego już nic nie będzie. Kovacic. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Odważne, ale czyste wejście obrońcy. I tak oto tracą piłkę. Cały czas biegnie z piłką. Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt... Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Zobaczmy, co zrobi. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Sané! Dobrze teraz bramkarz. Dośrodkowanie jest narożne. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. De Bruyne. Ładnie uderzył, ale niecelnie. Techniki mu odmówić nie można, ale celownik trzeba przesunąć minimalnie w bok. Współczesna piłka jest coraz szybsza, więc rośnie liczba arbitrów na boisku i obok niego, by nadążyć za wydarzeniami na murawie. Warto może tutaj jako ciekawostkę wspomnieć, kiedy sędziowie pojawili się pierwszy raz. Było to ponad 150 lat temu, w roku 1849. Podczas meczu rozgrywanego w Cheltenham pierwszy raz pojawiło się dwóch sędziów na boisku i dodatkowy, dzisiaj powiedzielibyśmy techniczny, na trybunach. Ale świetnie zgubił obrońcę. No, mogą teraz skarcić rywali. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. Nieudane podanie Messiego, strata piłki. No, kto przejmie tę piłkę? Messi oddał piłkę rywalowi. De Bruyne zepsuł to podanie. Kovacic. No, z tego miejsca można strzelać. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Piłka idealnie za plecy obrońców. Bardi. Z tej pozycji może uderzyć. Kap broni raz za razem. Niebywałe. Piłka na boisku.
Ależ musi żałować, że to nie wpadło. To była świetna okazja. Może się szybko nie powtórzyć. Cristiano Ronaldo. No i Ronaldinho. Kylian Mbappé. Ma sporo możliwości. Złe podanie Messiego, strata. Andrea Pirlo. Arbiter podyktował rzut wolny. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Bardi. De Bruyne, to musi być bramka. Prawidłowa reakcja, oddalił niebezpieczeństwo. Stara piłkarska prawda głosi, że niewykorzystane sytuacje lubią mścić się podwójnie. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Volker. Niestety, uwaga, ma tam trochę miejsca. Ronaldo. Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki. Nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd. Przejęli piłkę. Teraz mogą świętować. Jeszcze raz oglądamy na ekranach tę jakże ważną bramkę do szatni, która zmniejsza dystans do rywala i daje zastrzyk energii do dalszej walki. Dzięki bramce kontaktowej druga połowa będzie pasjonująca. 2-1 to nie jest duża przewaga. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Messi. Zaraz może być remis. Ależ się wyciągnął. Coś niesamowitego. Interwencja światowej klasy. Strzelec nie wierzy, że to nie wpadło. Mbappé. Mbappé przed szansą. Wyciągnięty jak struna. Sięgnął piłki. Krótko do kolegi. Obrońca blokuje tę centrę. 2-1 po pierwszych 45 minutach. Świetny występ. Jest najlepszy na boisku bez dwóch zdań. Tak, łatwo mu dzisiaj przychodzi dochodzenie do sytuacji strzeleckich, co doskonale widać teraz na ekranach. Do tego jego starania już raz zostały wynagrodzone. I zaczynamy drugą połowę tego spotkania w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Na razie oglądamy dobre spotkanie, liczymy na więcej. Ma dobrą okazję do strzału. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. I teraz dobrze widzimy w tej powtórce, jak minął rywala, by wykończyć tę akcję. Nie bał się wziąć odpowiedzialności na swoje barki. Dla takich zagrań kibice przychodzą na stadion. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Neymar. Bardi. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No, już blisko pole karne.
Dobrze odczytał intencje rywala. Neymar. Neymar w pole karne. Broni De Gea, ale wciąż gramy. Ajaj, nie ma bramki. Doskonała praca obrońcy nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Tracą piłkę po tym podaniu. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Cały czas biegnie z piłką. No i Ronaldinho. Lionel Messi. Messi! Ach, nie trafił Messi! Reakcja trenera jak najbardziej uzasadniona. Jeśli mają się włączyć do walki, to kiedy, skoro nie teraz? Wykrzykuje jakieś instrukcje. Może zerwą się jeszcze raz. Neymar. Ładnie pomyślane. Sané. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Zagrywa piłkę na skrzydło. Gospodarze mogą teraz dośrodkować. Skutecznie przerwali tę akcję. Ma dużo miejsca na skrzydle. Kapitalnie minął obrońcę. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. I tak oto tracą piłkę. Prostopadłe podanie Neymara. O wiele za wysoko, bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Ronaldinho. Lionel Messi. Neymar ma miejsce na skrzydle. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Sané może liczyć na wsparcie. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, strata piłki. Vardy. Spalony! Szkoda tej szansy. Schodzi z boiska, nie popisał się w tym spotkaniu. Owszem, stanowczo nie będzie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. Antoine Griezmann. Vardy. Puyol wyłuskał mu piłkę. Griezmann. Griezmann wciąż przy piłce. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Zobaczymy, co teraz zrobi. To musi być bramka! Nie dali się zdeprymować rywalom i strzelili bramkę kontaktową. Teraz od remisu dzieli już ich tylko jeden gol. Nieprawdopodobna pogoń. Kilka bramek różnicy mieliśmy. Zniwelowali to do jednej i nie zdejmują nogi z gazu. I ciekawe, czy dadzą radę wyrównać, a może nawet wygrać. 3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Wymanewrował obrońcę, będzie do... Może stąd strzelać! Sparował piłkę na bok. Wrzutka w pole karne. Cóż, nie wyszedł mu ten strzał. Miał niewiele miejsca, rywal nie odpuszczał, ale to chyba do końca go nie usprawiedliwia. Obrońca zrobił swoje, ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. Jest dobrze ustawiony. Teraz na pewno! Doskonale zachował się Ter Stegen. Nie dał się pokonać w groźnej sytuacji. No tak, chciał zagrać do kolegi, a zagrał pod nogi rywala.
Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Neymar. Na pewno chcieliby teraz podwyższyć prowadzenie i rozstrzygnąć losy meczu. Jest okazja z rzutu rożnego. Dobrze piąskował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. No i piłka za linią bramkową. Koniec akcji. Do końca meczu 9 minut. Vardy. Trzeba to dobrze rozegrać. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Przechwycili przeciwnicy. Vardy. Może dobić rywala. I zrobił to. Dobił rywala skutecznie, bezlitośnie, przepięknie. Siła, technika, precyzja. Cudnie. Na pewno potrzebowali takiego gola w końcówce. Zwiększają dystans i raczej nic im nie zagrozi. Popatrzmy, jak znakomicie wykończył tę akcję. Zrobił to z prawdziwym kunsztem. Pięknie. No i mamy na tablicy wynik 4-2. Spora przewaga, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Antoine Griezmann cały czas przy piłce. Kovacic. Ostatnie 3 minuty do zakończenia drugiej połowy meczu. Sergio Ramos przyjmuje tym razem bez faulu. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Prostopadłe podanie Neymara. Mieli szansę rzut rożnego, ale jednak nic z tego. Neymar. Neymar cały czas przy piłce. Dobry mecz tego zawodnika. Kolejny raz przejmuje piłkę. Niestety strata piłki. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Robert Lewandowski. Jest! Bramka! Już tylko jedno trafienie dzieli ich od wyrównania. Tylko albo aż, bo czasu na przeprowadzenie kolejnej udanej akcji zostało już naprawdę niewiele. Będzie bardzo ciężko, ale i bardzo ciekawie. To spotkanie zakończone. Przeszło już do historii. Bardzo ciekawy. I po odbiorze strata...